Ja myślałem, że tam jakieś działo bojowe, czy jakiś desant był. Zamówiony na tą konferencję, ponieważ profesor nauk medycznych Krzysztof Frederek na tobę przed konferencją pisemnie poinformował kapelana szpitala o księdza profesora Lucjana Szczepaniaka o odwołaniu i tłumaczył, że odwołuje, kierując się bezpieczeństwem pacjentów, więc właśnie się zastanawiam, kto tam został zaproszony, jakie działo bojowe, czy jaki czołg, że no, przestraszyliśmy się tego i baliśmy się o zdrowie pacjentów, tak? Tego typu komunikaty, w którym Uniwersytet Jagielloński zasłania się względami bezpieczeństwa, to jest stara strategia. Przypomnijmy, że rok 2017 jest tragiczny w historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo zwolno spotkanie mecena ze Stanów Zjednoczonych, obrońcą życia, poczętą w wyniku gwałtu. Te spotkania pod tą samą argumentacją odwołano również na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. W grudniu teraz wykluczono Antoniego Ziębę. Ale dlaczego te działania są tak skandaliczne? Dlatego, że partia polityczna dyktuje władzą Uniwersytetu kryteria organizacji sympozyjnych. Ale to przepraszam, czy mamy rozumieć, że władze zapisały się do partii? No niestety, te działania są jawnym przejawem ideologizacji Uniwersytetu, światopoglądowej indoktrynacji, upolitycznienia, żeby wyszli to najbardziej prymitywnymi metodami, rodem z ciemnych lat stalinowskich. Te działania naruszają słuszną autonomię polskiego uniwersytetu i pokazują, podważają prawo do prowadzenia rzetelnej, obiektywnej, merytorycznej debaty akademickiej. Proszę zwrócić uwagę, że przedstawiciele partii nie podjęli wysiłku dysputy naukowej z prelegentami, ale wymusili na władzach UJ szpitala odwołanie konferencji, strasząc właśnie pikietami. Jest to jawny dowód stosowania przemocy. Równocześnie jest to strategia również izolacji studentów medycyny, bo o nich tutaj jest szczególnie walka, nie tylko od argumentacji środowisk pro-life, ale od rzetelnej wiedzy naukowej z zakresu nauk medycznych, humanistycznych i społecznych, która potwierdza godność osobową dziecka nienarodzonego. Wiedzy, która wpisuje się w obszar personalistycznego paradygmatu prokreacji, personalizmu prenatalnego, odpowiedzialnego rodzicielstwa. Proszę ojca, ja myślę, że... Tylko jeżeli tak właśnie dalej będzie, no to ja nie mówię, że tak ma być z przeciwną stroną, ale Mary Wagner za to, że w sposób pokojowy upomina się o obronę życia dzieci nienarodzonych, tym samym o serce matki i ojca i lekarza, bo te serca też bierzemy pod uwagę, życie, sumienie tych ludzi. Ona trafia do więzienia i lata spędzamy w więzieniu. No to co nam zostanie? Tylko więzienie i cały czas życie w lęku przed jakąś dyktaturą. Ja proszę ojca tą argumentację. Jaka skala reakcji społecznych, Prawa i Sprawiedliwości, masowane ataki. Zorganizowano by czarny czwartek, piątek czy poniedziałek, które akademicy odmówiliby prowadzenia zajęć naukowych. Ta sprawa odbyłaby się szerokim echem w Unii Europejskiej. Zwoływano by nadzwyczajne posiedzenie Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego. Niestety, ale w tej sprawie musiałby się tłumaczyć minister nauki i szkolnictwa wyższego, minister spraw zagranicznych. Domagano by się dymisji Uniwersytetu Jagiellońskiego, rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. To pokazuje ta zmowa milczenia po odwołaniu tej konferencji w gronie środowiska akademickiego Krakowa i ogólnopolskiego. Oczywiście pomijam tutaj medialny przemysł pogardy, jakim obdarzono osobę doktora inżyniera Antoniego Ziemy w mediach mainstreamowych, że środowisko akademickie jest przesiąknięte ideologią lewacką. Nie tylko. Uważam, że trafnie tę sytuację ocenił arcybiskup Jędraszewski właśnie w czwartek na spotkaniu w ramach dialogu świętej Jan. Ja tutaj przytoczę pokrótce. Mamy do czynienia z tym, co wielokrotnie piętował Benedykt XVI. Z dyktaturą mniejszości oraz lękiem tych, którzy ponoszą odpowiedzialność za życie społeczne i uczelniane przed wzięciem odpowiedzialności wobec ideologii lewackiej. Nie ma ona nic wspólnego z nauką, a częstokroć jest sam sobie przeciwna. Te działania... Tajemnica Trójcy Świętej. Także Bóg ma takie tajemnice, że wiesz, ludzie, którzy choć trochę wiedzą, to już wyczuwają tu oszustwo, że jest. Ta reforma w ogóle pomija podstawowy, fundamentalny aspekt odnowy moralnej życia akademickiego, zagwarantowania niezależności, apolityczności. Żadnej Trójcy nie było, tylko była od Arystotelesa czasu. Dlatego, że Arystoteles wierzył w Trójkę, doskonałość
trzy. Mysiak, Jerozolimskie trzy. Trzech krzyży tych trójek jest tak dużo, że pod wpływem tego budowniczy, architekci i politycy są. I ludzie wierzą w trójce. Bardzo dużo ludzi wierzy w trójce. Ja nie mówię, że nie. Ale tylko wąska jest jednak droga, która prowadzi do życia wiecznego i to już ci powinno troszkę choćby podpowiedzieć, że coś tu nie jest tak. Odważył się dyktować i określać standardy naukowe. Bóg jest jeden, jak był wybór. A czy on sobie zaznaczy z trójcą czy z czwórcą, to jest twój wybór. Zresztą i tak zawsze zły, bo po. Umysłowa partii razem nie dziwi, że podejmują tego typu działania, ale zadziwia fakt, że tak szacowna uczelnia jak Uniwersytet Jagielloński jest tutaj uległy dla marginalnego protestu społecznego. To była zaledwie garstka osób, która podpisała się pod tym protestem skierowanym do rektora UJ, do prorektora do spraw badań naukowych, do różnych osób, które pełniły władzę nie tylko w Kolegium Medicum, ale w Uniwersytecie Szpitalu Dziecięcym, osób, które, powiedzmy sobie szczerze, chcą weryfikować kompetencje naukowe pracowników i ich przygotowanie medyczne, równocześnie samych nie posiadając. Podważanie czy stawianie argumentu, że niektórzy prelegenci, a tu był tylko i doktor Antoni Zięba, nie posiadają wykształcenia medycznego, jest absurdalne, dlatego że to pokazuje tendencję do partializacji osoby, że badania na uniwersytecie mogą być prowadzone wyłącznie dotyczące dynamizmu osobowego w okresie prenatalnym z perspektywy biomedycznej. A gdzie jest aspekt moralny, gdzie jest aspekt duchowy, gdzie jest aspekt psychiczny, gdzie jest psychopedagogika prenatalna, czyli ten przedmiot badań właściwy dla nauk społecznych, dla nauk humanistycznych, dla nauk teologicznych. Panie Piotrze, jeżeli mogę, bo w tej petycji do władz Uniwersytetu Jagiellońskiego o odwołanie konferencji Prawo Dziecka do Życia, jaką złożyli w poniedziałek, to tak dosyć krótko, bo konferencja była dawno przygotowywana, tutaj tak szybkie działanie, takie pisanie na kolanie, złożyli w petycję w poniedziałek przedstawiciele partii Razem. Mówią tak, chcemy nauki o zdrowiu, a nie o religii. Więc pytanie, czy władze uniwersytetu wzięły pod uwagę, kto pisze, czy ci ludzie mają też jakieś kompetencje, żeby taką petycję wystosować, żeby taką konferencję zablokować. No odbiera się doktorowi inżynierowi Antoniemu Ziębie, który ma 40 lat doświadczenie, jeżeli chodzi o wykłady, ale też i w kwestii obrony życia w Polsce, uświadomienia sobie tego, no bo i o jakim zdrowiu będziemy mówili, kiedy w świetle prawa chcemy zabijać dzieci i nie dać im prawa do życia, co więcej, pozwolić matce, ojcu zabić dziecko i jeszcze w tym wszystkim uczestniczyć lekarzowi, który jest powołany do ratowania życia, a nie odbierania życia człowiekowi. Oczywiście, że tak. Ja osobiście odnoszę wrażenie, że petycja partii Razem, bo zdajemy sobie sprawę tego, że osoby związane z tym środowiskiem pracują na Uniwersytecie Jagiellońskim, była tylko jednym z pretekstów do tego, żeby tę konferencję odwołać. Tutaj niebywałem bohaterskim, swoim bohaterstwem wykazał się z profesorem Lucjan Szczepaniak, który heroicznie bronił tej konferencji, na tyle, na ile mógł. Ale kiedy my podejmujemy kwestię religii, o której ojciec chciał wspomnieć, ja przypomnę, że my musimy naprawdę zebrać szeregi i przeprowadzić szeroką akcję protestacyjną do władz Uniwersytetu Jagiellońskiego, bo jeżeli partia Razem potrafi wykluczyć poszczególnych prelegentów i odwołać sympozjum na Uniwersytecie Jagiellońskim, to kolejnym z etapów działania tej partii może być podważenie możliwości pełnienia usługi w Uniwersytecie Szpitalu Dziecięcym przez księdza profesora Lucjana Szczepaniaka. Cały czas jest to walka o indoktrynację i ideologizację studentów. Niestety środowiska aborcyjne walczą o tak zwane prawa kobiet, posługując się kłamstwami. Jednym z tych kłamstw zostało ujawnione całkiem niedawno pod projektem ustawodawczym kobiety. Podpisało się zaledwie 200 tysięcy osób. Środowiska aborcyjne ogłosiły sukces, kłamiąc, że ten projekt został wsparty przez 400 tysięcy. Dla przeciwwagi należy podkreślić, że ten projekt poparty przez Konferencję Episkopatów Polskich podpisało 830 tysięcy obywateli. Ale środowiska aborcyjne, które są obecne i przenikają również grono akademików, one nie chcą prowadzić żadnej rzetelnej debaty. One unikają jakiegokolwiek dyskursu i wykazują wyłącznie działania przemocowe, posługując się strategią kłamstwa. Przecież gdyby te środowiska
środowiska posiadały jakiekolwiek merytoryczne argumenty, zmierzyłyby się z prelegentami tej konferencji. Mało tego, no niestety środowiska aborcyjne ściśle związane z całą siecią klinik aborcyjnych, nie tylko w Polsce, ale również poza granicami, czerpią z tego nadzwyczaj dochody, nadzwyczaj wysokie dochody, doprowadzają ludzi do tragicznej decyzji o aborcji, potem pozostawiając ich samym sobie. I wtedy właśnie wkracza tego typu organizacje, jak Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka i dr Julian Zonizięba, który nie tylko prowadzi skuteczną, efektywną od 40 lat kampanię edukacyjną, informacyjną, bo informacja w społeczeństwie zmediatyzowana jest podstawową kategorią formującą pozytywne postawy wobec życia ludzkiego, ale prowadzi również działalność charytatywną, mało tego poradnictwo rodzinne. Ci rodzice poranieni po aborcji, syndromami aborcyjnymi zgłaszają się do takich instytucji jak nasze stowarzyszenie i to my musimy świadczyć pomocy. Doprowadza się ludzi przy pomocy pokrętnej, niestety pokrętnej argumentacji pseudonaukowej do decyzji o aborcji, jakby to nawet nazwało o wiele mocniej. Jest to rodzaj jakiejś prostytucji naukowej, gdzie osoby posiadające stopnie naukowe, mieniące się jako autorytety w danym środowisku, wykorzystują właśnie te tytuły i posiadany autorytet tylko i wyłącznie do walki ideologicznej, nie chcąc prowadzić rzetelnej dyskusji naukowej dotyczącej choćby konsekwencji aborcji, związku pomiędzy aborcją a antykoncepcją, konsekwencji aborcji. Ona już zahaczyła, także w wymiarze życia rodzinnego dla kolejnych pokoleń. Te tematy są przemilczane. Proszę zwrócić uwagę, że kiedy spojrzymy na mapę Polski, taki przedmiot pedagogika prenatalna wykładany jest wyłącznie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Nie spotkałem tego typu przedmiotu na jakiejkolwiek innej uczelni. Także przedmiot pedagogika rodziny jest włączany w innych uniwersytetach w zakres pedagogiki społecznej, marginalizowany i pomijany. Tylko na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim względnie w działach teologicznych w Polsce jest ten przedmiot wykładany jako odrębne zagadnienie. I mówiąc już oczywiście o odpowiedzialności, to pokazuje, telefon, prezencie, a ona by to chciała ciągnąć. Znamy Lipsko. Aplikowaną przez naukowców, którzy dopuszczają się po prostu prostytucji naukowej. Przykre jest to, że Uniwersytet Jagielloński, który podkreśla tak ścisłe związki swoje z Janem Pawłem II, który szczyci się tym, że Jan Paweł II uzyskał doktor Harvey Stopień. Znamy Lipsko w każdym czasie. Dzisiaj rozmienia się z prawem Jan Paweł II, Uniwersytecie Lubelskim wygłosił przemówienie do środowiska naukowego w Polsce, wskazując podstawową misję Uniwersytetu. W Uniwersytecie służb prawdzie. Niestety dzisiaj, albo na szczęście, dzisiaj nie da się już podważyć faktu o godności osobowej dziecka nienarodzonego na poziomie profesjonalnego dyskursu naukowego, badaniami naukowymi czy wynikami badań naukowych. Wszelkie tego typu argumentacje, które podważają fakt, że życie z życiem poczętym, z życiem ludzkim mamy do czynienia od momentu poczęcia, są wyłącznie argumentami ideologicznymi, argumentami wręcz dogmatycznymi, które zarzuca się środowisku prolet. Bogaty dorobek nauk medycznych, nauk humanistycznych, nauk społecznych podaje jednoznaczną argumentację o czym? No właśnie o tym, że życie ludzkie zaczyna się w momencie poczęcia. Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia przygotowało znakomitą publikację o nazwie Ekologia Prokreacji, która zbiera argumenty właśnie pro-life, potwierdzające w sposób rzetelny stanowisko Kościoła Katolickiego w obronie życia. Tego typu publikacje mieści w sobie badania naukowe z czasopism medycznych, z czasopism społecznych o rangę ogólnopolskiej, o rangę międzynarodowej. Czyli to pokazuje, że środowiska pro-life mają w ręku rzetelną argumentację. Niestety środowiska pro-choice, środowiska aborcyjne nie chcą dyskutować, nie chcą prowadzić debaty, stosują tylko i wyłącznie przemoc. Dziękuję. Czyli tak jak za czasów komuny, tak i teraz niby za czasów demokracji, tym bardziej musimy bardzo świadome działania podejmować. Dziękuję bardzo Panie Piotrze za rozmowę, dziękuję za komentarz. Wszystkiego dobrego na święta. Szczęść Boże. Naszym gościem był Pan Piotr Guzdek, koordynator spraw pogrzebu dzieci martwo urodzonych w Polskim Stowarzyszeniu Obrońców Życia Człowieka. Dziękuję Państwu za uwagę. To był ostatni głos w audycji Aktualności Dnia. 7 minut po 14. Przed nami wiadomości, które przekażą Justyna Kendra i Piotr Zembrzewski.
trzech oficerów marynarki wojennej, ofiary komunistycznych władz, spoczęło w powstającej na cmentarzu marynarki wojennej w Gdyni kwaterze pamięci. W pogrzebie, który miał państwowy charakter, uczestniczył prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda, a także przedstawiciele rządu, IPN-u, parlamentarzyści i samorządowcy oraz wojsko. Wcześniej w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Gdyni-Oksywiu sprawowana była msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Józefa Gustka, biskupa polowego Wojska Polskiego. 16 grudnia 1952 roku na podstawie wyroku Najwyższego Sądu Wojskowego straceni zostali komandor podrucznik Zbigniew Przybyszewski i komandor Stanisław Mieszkowski, oskarżeni o próbę obalenia władzy ludowej. 4 dni wcześniej rozstrzelany został, skazany w tym samym procesie, komandor Jerzy Staniewicz. 65 lat czekali wierni obrońcy polskiego wybrzeża na godne upamiętnienie. Dziś Polska spłaca ten dług wobec bohaterów niezłomnych, podkreślił prezydent Polski Andrzej Duda. Mimo starań ówczesnych totalitarnych władz nie udało się wymazać pamięci o tych niezwyciężonych bohaterach, dodał. Rozpoczęliśmy już obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Tej niepodległości, której oni bronili. I cieszę się ogromnie, że w tym tak ważnym dla Polski momencie możemy tym wielkim żołnierzom Rzeczypospolitej, marynarzom, oddać należny im hołd. Wierzę w to, że to miejsce, ta kwatera, stanie się swoistą świątynią dla mieszkańców Gdyni i dla ludzi polskiego morza. Miejscem, gdzie można pochylić głowę przed bohaterami, marynarzami, którzy nigdy nie spoczęli w swojej służbie dla wolnej, suwerennej, niepodległej Polski, którzy zginęli jako żołnierze niezłomni, którzy nigdy nie przestali realizować swojej służby dla nas i dla polskiego państwa. Cześć i chwała bohaterom, wieczna pamięć niezłomnym. Trzej oficerowie w okresie II Rzeczpospolitej służyli w marynarce wojennej. W kampanii 1939 roku walczyli na Helu. Ich miejsce pochówku przez długie lata nie było znane. IPN zlokalizował je w ostatnich latach w kwaterze EU na warszawskich Powązkach. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz nie jest już wiceprzewodniczącą Platformy Obywatelskiej. Rada Krajowa PO wybrała dziś nowy zarząd partii. Przewodniczący formacji Grzegorz Schetyna dziękował Hannie Gronkiewicz-Waltz za jej dotychczasową pracę. Sama nie wzięła udziału w obradach Rady. Według polityków Platformy jest chora. Jednak Hanna Gronkiewicz-Waltz już kilka miesięcy temu zapowiadała, że nie będzie ubiegać się o miejsce w zarządzie swego ugrupowania. Deklaracja ta padła z ust prezydent Warszawy, gdy na jaw wychodziły nowe fakty w sprawie złodziejskiej reprywatyzacji w mieście. Gronkiewicz-Waltz, mimo apeli ze strony kolegów, nie stawiła się także na komisji weryfikacyjnej. Poseł Jan Mosiński uważa, że poprzez ten krok PO nie pozbędzie się wizerunku ugrupowania, które jest zamieszane w aferę reprywatyzacyjną. Decyzja władz Platformy Obywatelskiej nie jest zaskoczeniem. Pytanie, dlaczego tak późno, to po pierwsze, i po drugie, dlaczego nie potrafili równie dobrze i skutecznie wymóc na Hannie Gronkiewicz-Waltz obecność na obradach Komisji Weryfikacyjnej. No ale jak widzimy, nie za bardzo chyba Platformie zależało na tym, aby odciąć się jednoznacznie od reprywatyzacji warszawskiej. Pozbycie funkcji wiceprzewodniczącej Platformy nie zmarzę, że tak powiem, tej plamy po Platformie Obywatelskiej, jeśli chodzi o reprywatyzację. Zgodnie z decyzją Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej wiceszefami formacji dalej będą Ewa Kopacz, Tomasz Siemoniak, Borys Budka i Bogdan Borusewicz. Nowymi członkami zarządu Platformy zostali wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, także posłowie Monika Wielichowska, Agnieszka Pomaska, Izabela Leszczyna, Bartosz Arłukowicz i Arkadiusz Leszczyna. Zaczyna dbać o bardzo wiele różnych rzeczy. Wchodzimy jakby w nową epokę i trzeba zrozumieć, że wdzięczności za odzyskanie przez na koniec przeszłości. Ja powtórzę pewne porównanie, które był kiedyś chóry. Poprzednie rządy uznały, że w Europie są duże misje i małe misje. Te duże misje idą same sobie kroczą, a małe misje za nimi dreszczą. I zdefiniowały nas jako należące do grupy małych misiów. I teraz ich reakcja jest czasami irracjonalna, bo przecież my jesteśmy małe misie, więc łamiemy pewną konwencję. Wiemy, że jesteśmy dużym misiem.
przeszło to kolejny element jeszcze z expose, do którego chciałabym się odnieść. Infrastruktura. Centralny port lotniczy. To może być nowa Gdynia na miarę XXI wieku. Padły zresztą tam inne projekty, oczywiście jeszcze drogowe, te drogi lokalne wydają się być powiatowe, wydają się być takim ciekawym elementem. Tunel, który zebrał oklaski, tak, łączący Świnoujście z Polską, rozwój kolei. No czy będziemy logistycznym centrum Europy, jak powiedział pan premier? To jest bardzo charakterystyczne nawiązanie do Gdyni czasu premiera Mateusza Morawieckiego. To znaczy, to jest wprost odwołanie się do tradycji historii II Rzeczpospolitej. Myślę, że wprost tak naprawdę do postaci wicepremiera Eugeniusza Kwiatkowskiego, wielkiego, prawda, zasłużonego polityka, który miał bardzo wielkie zasługi właśnie w tych przedsięwzięciach infrastrukturalnych II Rzeczpospolitej. Gdynia, później centralny okręg przemysłowy, mamy, prawda, kolej między Śląskiem a Gdynią, cała trasa kolejowa. W związku z tym to jest odwołanie się do tego takiego pozytywnego przekazu. I teraz oczywiście pytanie, na pewno Polska wymaga tych infrastrukturalnych inwestycji, to do tego nie ma żadnych wątpliwości. W moim przekonaniu minister dotychczasowy za to odpowiedzialny, pan minister Andrzej Adamczyk, nie zdał egzaminu. Ja tutaj tak powiem, że te dwa lata ja uznaję, że to nie jest udany czas, zwłaszcza jeśli pamiętajmy, że program Mieszkanie Plus był na równi na początku kadencji pokazywany jak program 500+. I zobaczmy, gdzie jesteśmy, jakby w ramach tych dwa programy startowały w tym samym momencie. I mamy program 500+, który jest ewidentnym, dużym sukcesem i to nawet opozycja, wszyscy przyznają. To już jest teraz, wszyscy się do tego przyzwyczaili. Uznają, że program 500+ to już będzie na zawsze. W zasadzie no, to jest oczywiste, że on jest i jest super i to jest w ogóle nie ma na ten temat dyskusji. Natomiast program Mieszkanie Plus w tym samym okresie, no tak naprawdę nie wyszedł w moim przekonaniu. Tak naprawdę no, to są jakieś poszczególne jakieś tam informacje, ale to nie jest żadna nowa jakość. W związku z tym w moim przekonaniu ten program Mieszkanie Plus, który jest po prostu uzupełnieniem programu 500+, jest jakby, no to jest Junkting, tak? To są połączone programy ze sobą. Tutaj musi nastąpić przyspieszenie. I tak samo w kwestiach infrastrukturalnych, no program. Centrum logistyczne, no właśnie. Czy to jest Centrum Logistyczne Europy? Znaczy tu jest oczywiście, w moim przekonaniu tutaj mamy wielką debatę, która jest przed nami. To znaczy, to jest debata na temat wejścia Chin do Europy, na temat jedwabnego szlaku i pytanie, czy to zostanie przeprowadzone. Wiemy, że z drugiej strony, i co do tego nie ma żadnych wątpliwości, nasz największy sojusznik, to określił w expose premier Morawiecki, Stany Zjednoczone, na to nie patrzą bardzo chętnie. To znaczy, Stany Zjednoczone no jakby też obawiają się tej nazwijmy to ekspansji chińskiej do Europy poprzez Polskę i tutaj Amerykanie, no powiedzmy, nie mają zrozumienia dla tego naszego, powiedzmy, otwarcia wobec Chin. I tutaj ewidentnie jest napięcie między Polska jest jakby, polska polityka jest lekko rozdarta między tymi różnymi ofertami chińskimi, a z drugiej strony lojalnością, strategicznym związkiem ze Stanami Zjednoczonymi. I teraz oczywiście w to wszystko wpisuje się, w moim przekonaniu, patrzę na to bardziej politycznie, politologicznie, wielki projekt, prawda, wielkiego portu lotniczego, logistycznego, który miałby być ewidentnie takim, nazwijmy to, zakończeniem tego jednego szlaku, bo Chiny prawda chcą obejść, chcą koleją z Rosją, to mają dogadane, chcą obejść, żeby na morzach nie być blokowani. Spodziewają się być może jakichś pewnych lokalnych skutków przez Rosję, chcą wpuścić całą do Europy i na świat swoją produkcję. No i ten wielki port tutaj w centrum Polski no miałby być takim na cały świat dalej jakby dalszym łącznikiem. Ale tutaj wchodzimy w dyskusję z wielką geopolityczną i to się będzie rozstrzygało też na arenie geopolitycznej między Chinami, Stanami, Polską, Unią Europejską, ale oczywiście cały program jest bardzo, bardzo ważny i trzeba ja tu na zakończenie, bo już niestety musimy na dzisiaj kończyć, ja tylko na zakończenie pozwolę sobie powiedzieć, że 31 grudnia ubiegłego roku miałam przyjemność podsumowywać z panem obecnym premierem, wtedy wicepremierem Morawieckim rok i tak trochę zakończyliśmy tym, ja zapytałam, mam marzenie, może to czyje inne trochę słowa niż akurat Eugeniusza Kwiatkowskiego, ale i odpowiedział, że mam marzenie, żeby za rok, jak się spotkamy, żeby Polska była wielka.
wielka i coraz lepiej gospodarczo rozwinięta. No więc myślę, że ma teraz szansę, żeby jeszcze to w kolejnych latach prowadzić. Dziękuję panom za dzisiejszą debatę. Doktor Andrzej Anusz, Sławomir Chorwaczewski, doktor Ryszard Żółtaniecki. Dziękuję panom za tydzień. Kolejna debata Polskiego Radia 24. Podsumujemy politykę społeczną rządu za mijający rok. Anna Grabowska, do usłyszenia państwa. Powtórka programu. Czas Adwentu. Przygotowujemy się, drugi tydzień Adwentu. Polskie Radio 24, zbliża się godzina piąta. Przygotowujemy się modlitwą również do świąt Bożego Narodzenia. Telefony dla tych, którzy może czas na informacje. Ewa Borowiec, zapraszam. Na szczycie Unii Europejskiej w Brukseli udało się wypracować korzystne dla Polski rozwiązania w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu mówił w TVP Info, że w sprawie Brexitu rozmawiał z przedstawicielami brytyjskiego rządu. Prawa naszych obywateli, którzy tam wyjechali, tam są i chcą na razie zostać, bo ja cały czas wierzę, że przynajmniej znaczna część ich wróci tutaj do nas, do Polski. Będą tam zagwarantowane również prawa socjalne, a z drugiej strony te rachunki, które trzeba płacić, bo Wielka Brytania jest płatnikiem netto do budżetu Unii Europejskiej, też będą wszystkie pokryte tak, jak my sobie tego życzyliśmy, więc twarda postawa negocjacyjna na pewno się tutaj opłaciła. Mateusz Morawiecki powiedział, że w trakcie szczytu miał również okazję porozmawiać z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem na temat reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Mateusz Morawiecki powiedział, że przypomniał prezydentowi Macronowi o reformie sądownictwa, która była przeprowadzona we Francji po tym, jak Charles de Gaulle doszedł do władzy. Bardzo mu się spodobała ta analogia historyczna, no bo w końcu wtedy właśnie, 15 lat po wojnie, Francja z piętnem też Vichy, czyli tej części, która kolaborowała z Hitlerem, podbita Francja chciała zrzucić z siebie tą spuściznę kolaboracji tych sędziów, którzy rzeczywiście splamili się tamtą współpracą. My nie 15 lat niestety, ale 25 lat, nawet już trochę dłużej dzisiaj, 28 lat po upadku komunizmu, chcemy również zrzucić tamto niedobre brzemię. Premier Mateusz Morawiecki dodał, że porównanie tamtych reform we Francji z obecną sytuacją w Polsce trafiło do Macrona i miał o czym pomyśleć. W czasie piątkowego posiedzenia Senat przyjął ustawy o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Pierwsza z nich wprowadza instytucję skargi nadzwyczajnej na prawomocne wyroki sądów, w tym te z ostatnich 20 lat. W Sądzie Najwyższym mają powstać dwie nowe izby, w tym Izba Dyscyplinarna, w której mają zasiadać także ławnicy. Sędziowie Sądu Najwyższego mieliby przechodzić po ukończeniu 65 lat w stan spoczynku, chyba że na ich dalszą pracę zgodę wyda prezydent. Nowelizacja ustawy o KRS przewiduje natomiast m.in. wybór przez Sejm 15 sędziów. Większością 3/5 głosów każdy lub klub będzie mógł wskazać nie więcej niż 9 kandydatów na członków rady. Sędziów do KRS może zgłaszać grupa 2000 obywateli albo 25 sędziów. Do tej pory członkowie KRS byli wybierani przez środowiska sędziowskie. Za godzinę rozpoczną się w Gdyni uroczystości rocznicowe Czarnego Czwartku. Mija 47 lat od krwawej masakry na Wybrzeżu. 17 grudnia 1970 roku o świcie wojsko otworzyło ogień w stronę robotników idących z dworca kolejowego do zablokowanej stoczni i portu. Padli zabici i ranni. Tego dnia w Gdyni zginęło 18 osób. Najmłodszy z poległych miał 15 lat, najstarszy 34. W gdyńskich porannych uroczystościach koło przystanku kolejowego Gdynia-Stocznia weźmie udział prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. O 16:30 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ulicy Armii Krajowej zostanie odprawiona msza święta w intencji ofiar grudnia 70. O 18:30 rozpoczną się uroczystości u stóp pomnika przy Alei Marszałka Piłsudskiego. 12 osób zatruło się tlenkiem węgla w Końskiem w województwie świętokrzyskim. Jak powiedział informacyjnej agencji radiowej brygadier Paweł Ksel z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, około godziny 21 strażacy w Końskich otrzymali zgłoszenie o zatruciu tlenkiem węgla 9-letniego dziecka. Po przyjeździe środków na miejscach
dowódca stwierdził obecność tlenku węgla, osoba w momencie dojazdu była nieprzytomna, pod opieką Państwowego Ratownictwa Medycznego, strażacy dokonali sprawdzenia pomieszczeń pod tym mieszkaniem, gdzie wystąpił ten tlenek węgla, w stacjonie stwierdzono jego obecność. W wyniku tego zdarzenia 12 osób zostało poszkodowanych, wszyscy zostali przetransportowani do szpitala. W mieszkaniach, w których doszło do zatruć, znajdują się piecyki gazowe. I jeszcze prognoza pogody. W niedzielę zachmurzenie duże, miejscami umiarkowane. Okresami przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna od 0 do 2 stopni. Niższa w rejonach podgórskich minus 1, a wyższa na wybrzeżu plus 3. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po 5. Powtórka programu. Mateusz Drozdo, witam Państwa i zapraszam na wieczorne wydanie magazynu Północ-Południe. To była gorąca polityczna sobota, dlatego w programie między innymi zarząd Platformy Obywatelskiej bez Hanny Gronkiewicz-Waltz. Dziękuję Ci serdecznie za to, że z nami byłaś w tym zarządzie. Zmiany w zarządzie Nowoczesnej i ważne deklaracje, współpraca z opozycją, tak, wspólne prezydium z Platformą Obywatelską, zdecydowanie nie. Nowoczesna jest partią, która ma swoją tożsamość i uważamy, że bardzo ważne jest, żebyśmy pokazali, że mamy swój program i swoje wartości. 36. rocznica pacyfikacji kopalni Wujek. Pamiętamy problemy, jakie były z wymierzeniem sprawiedliwości tym, którzy za to odpowiadają. Tak do końca to się nigdy nie udało. Wyraz wdzięczności za dar wolności i niepodległości. Bursztynowy ołtarz w Bazylice Świętej Brygidy w Gdańsku odsłonięty. Są na tym ołtarzu obecni obok Matki Najświętszej z Jasnej Góry nasi wielcy rodacy, patrzący dziś na nas z niebiosów. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Rady Krajowe PO i Nowoczesnej wybrały nowe zarządy obu partii. W Platformie Obywatelskiej wiceprzewodniczącą nie jest już Hanna Gronkiewicz-Waltz. W Nowoczesnej do zarządu dołączają Kamila Gasiuk-Pichowicz i Ryszard Petru. O szczegółach Michał Fabisiak. Parytety płci i młode twarze to nowości w zarządzie Platformy Obywatelskiej. Stanowiska w nim zachowali m.in. Ewa Kopacz, Bogdan Borusewicz, Borys Budka i Tomasz Siemoniak. Odchodzą na przykład Tomasz Lenz i Hanna Gronkiewicz-Waltz. Na nowych członków zarządu Grzegorz Schetyna zarekomendował m.in. Arkadiusza Myrchę, Agnieszkę Pomaskę czy Małgorzatę Kidawę-Błońską. Poseł PO Marcin Święcicki tłumaczy, co może zyskać partia na powołaniu tych osób. No jest sporo ludzi młodszych, także sądzę, że ten zarząd nada nową energię. Jest również deklaracja współpracy z innymi ugrupowaniami. To są osoby, które są otwarte, chcą się porozumieć. Podczas Rady Krajowej z ust lidera PO padło kilka ważnych deklaracji politycznych. Apeluję do wszystkich koleżanek i kolegów z opozycji demokratycznej, szczególnie do koleżanek i kolegów z Nowoczesnej. Zacznijmy od zagwarantowania codziennej, bliskiej współpracy naszych klubów parlamentarnych, czemu będzie służyć powołanie jak najszybciej i wspólnego prezydium. Niech pierwszym krokiem będzie współpraca w parlamencie, ale kolejnym krokiem powtórzenie we wszystkich polskich miastach koalicji, którą wspólnie z Nowoczesną zbudowaliśmy w Warszawie. Szef Platformy Obywatelskiej stwierdził również, że należy dać szansę premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Na czym konkretnie miałoby to polegać, wyjaśnia poseł PO Arkadiusz Myrcha. Jeżeli pan premier chce zakopać topory, chce uspokoić emocje w kraju, powinien zacząć od rzeczy fundamentalnych, czyli publikacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego, uznanie przez władzę wykonawczą, przez rząd wyroków Trybunału Konstytucyjnego, które przecież są ważne dla funkcjonowania kraju. Nowy zarząd wybrała również Nowoczesna. Od teraz będzie on liczył 15 członków, których zaprezentowała przewodnicząca partii Katarzyna Lubnauer. Ryszard Petru i Kamila Gasiuk-Pichowicz, Adam Szłapka, Mirek Pampuch, pani Barbara Dolniak, marszałek Sejmu, Ewa Lider reprezentująca Gdańsk, Katarzyna Kalinowska, Witek Zębaczyński, Mateusz Sabat, Jacek Bury, Tadeusz Garabarek, Jerzy Mejsztowicz, Joanna Szojring-Wielgus,
Monika Rosa. Posłanka Nowoczesnej Paulina Henning-Kloska tłumaczy, co miało decydujące znaczenie przy wyborze nowych członków. Mamy osoby przede wszystkim, które są bardzo koncyliacyjne i jednocześnie pracowite. Myślę, że to przede wszystkim ocenili po 2 latach pracy członkowie Rady Krajowej. Chcemy, żeby pracownicy zarządu to były osoby, które na co dzień bardzo dużo wnoszą do Nowoczesnej i mogą podzielić się trochę rolą z członkami na przykład prezydium klubu poselskiego. Z zarządem pożegnali się Paweł Rabiej, Joanna Schmidt, Wadim Tyszkiewicz i Michał Pichowicz. Nowoczesna odniosła się również do deklaracji, jakie padły na Radzie Krajowej PO. Nowoczesna jest partią, która ma swoją tożsamość i uważamy, że bardzo ważne jest, żebyśmy pokazali, że mamy swój program i swoje wartości, dlatego nie wyobrażam sobie, żebyśmy mieli jedno prezydium z innymi partiami opozycyjnymi. Co nie znaczy, że nie należy współpracować ściśle, co nie znaczy, że nie należy zawierać koalicji na wybory samorządowe. W styczniu nowy zarząd Nowoczesnej wybierze wiceprzewodniczących partii. Nieoficjalnie mówi się, że stanowisko straci Joanna Schmidt, którą zastąpi Kamila Gasiuk-Pichowicz. Michał Fawisiak, Polskie Radio 24. To była największa zbrodnia stanu wojennego. 36 lat temu oddział ZOMO otworzył ogień do górników kopalni Wujek. Zginęło 9 górników, a wielu zostało rannych. Przed katowicką kopalnią Wujek, jak co roku, kwiaty i znicze złożyli przedstawiciele Wolnego Związku Zawodowego Sierpień 80. Przewodniczący Związku Bogusław Ziętek podkreślał, że w tym dniu trzeba przypominać, że sprawa tej tragedii nie została do końca rozwiązana. Pamiętamy problemy, jakie były z wymierzeniem sprawiedliwości tym, którzy za to odpowiadają. Tak do końca to się nigdy nie udało. Poza tym mieliśmy bardzo długi okres w historii Polski po 1989 roku, kiedy te idee, za które ci ludzie tutaj dla nas zginęli, zostały zaprzepaszczone. Państwo solidaryzmu społecznego, poszanowania praw pracowniczych. Chcemy wierzyć, że teraz nadszedł czas, by godnie uczcić pamięć poległych górników z kopalni Wujek, dodał przewodniczący Sierpnia 80. Dzisiaj jest rzeczywiście szansa na to, żeby do tych bohaterów z 80 i 81 roku wrócić i odnieść się z właściwym szacunkiem, rozliczając tych, którzy się sprzeniewierzyli. Proces przeciwko sprawcom masakry ruszył dopiero w latach 90. Ostatecznie w 2008 roku zapadł prawomocny wyrok skazujący 14 byłych zamowców z plutonu specjalnego, którzy brali udział w pacyfikacji kopalni Wujek i manifestu lipcowy. Sąd uznał wszystkich oskarżonych za winnych zbrodni komunistycznej. Otrzymali od 3 do 6 lat więzienia. Szef ówczesnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, generał Czesław Kiszczak, obciążany odpowiedzialnością za śmierć 9 górników z Wujka, nie został osądzony. Dr Katarzyna Wilczok z Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego podkreśla, że śmiertelne żniwo pacyfikacji miało zastraszyć społeczeństwo. Zakładano to, że może dojść do ofiar śmiertelnych, tak? No bo jeżeli się tego nie zakłada, no to nie wysyła się przecież tam osób, które posiadają, strzelają po prostu z ostrej amunicji. Po 16 grudnia praktycznie we wszystkich kopalniach, zakładach pracy te strajki się skończyły. Wywołało to po prostu strach i specjalnie użyto plutonu specjalnego ZOMO, żeby właśnie wywołać taką reakcję. Do dziś osoba, która podjęła decyzję o otwarciu ognia do górników, nie została ujawniona ani nie poniosła żadnej kary. Polskie Radio 24. Północ, południe. Nie dla próżności ludzkiej. To jest nasze wotum wdzięczności Bogu. To słowa metropolity gdańskiego Sławoja Leszka Głodzia, które padły w czasie uroczystego odsłonięcia bursztynowego ołtarza w Bazylice Świętej Brygidy. Budowany przez lata ołtarz jest wyrazem wdzięczności za dar wolności i niepodległości, a także pontyfikat Jana Pawła II. A uroczystością w Gdańsku przyglądał się nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Powiedz, jak przebiegały uroczystości. Chciałbym też zacząć od tego, na czym skończyłeś, że budowa ołtarza trwała od 17 lat, a inicjatywa w ogóle powstania tego ołtarza zapoczątkowała się w roku 2000. To był w ogóle pomysł gdańskich bursztyników, ponieważ bursztyn nierozłącznie kojarzy się z Gdańskiem, ale i także z Polską. Jest nazywany polskim złotem. Dlatego inicjatywę gdańskich bursztynników bardzo szybko podchwycił ówczesny proboszcz Bazyliki Świętej Brygidy, Świętej Pamięci ksiądz Henryk Jankowski. Właśnie w owej bazylice dzisiaj przebiegało odsłonięcie i poświęcenie tego arcydzieła. Bursztynowy ołtarz ojczyzny, tak jak wspomniałeś, jest wyrazem wdzięczności za dar wolności i niepodległości, a także pontyfikat Jana Pawła II. Mszę świętą poprowadził nuncjusz apostolski w Polsce, ale okolicznościową homilię wygłosił metropolita gdański arcybiskup Sławoj Leszek Głódź.
Halo? Tak, słyszymy. Jakie słowa padły podczas homilii? Wspomniał, że Bazylika Świętej Brygidy jest świątynią Solidarności, ponieważ to tutaj robotnicy przychodzili się modlić. Dlatego prosił zgromadzonych o modlitwę za wszystkich tych, którzy walkę o wolność Polski przypłacili życiem. Mówił, że ołtarz nie powstał dla próżności ludzkiej, tylko jest właśnie wotum wdzięczności Bogu. Tak metropolita gdański Sławoj Leszek Głódź mówił w czasie uroczystości odsłonięcia bursztynowego ołtarza w Bazylice Świętej Brygidy. Głos oczywiście podczas uroczystości w katedrze zabrał również prezydent Andrzej Duda. Powiedział w trakcie uroczystości osłonięcia bursztynowego ołtarza, że wieńczy on budowę Bazyliki Świętej Brygidy w Gdańsku. Andrzej Duda mówił, że ołtarz jest pełen wielkich symboli. I tutaj chyba warto powiedzieć i opisać trochę słowami, jak wygląda w ogóle ta budowla. Bardzo majestatyczna i potężna. Sam ołtarz mierzy 11 metrów wysokości i 12 metrów szerokości. W centralnym punkcie tej budowli, w centralnym punkcie tego ołtarza jest obraz Matki Boskiej. Po bokach konstrukcji znajdują się natomiast postacie świętej Brygidy, czyli patronki Bazyliki, oraz świętej Marii Elżbiety Hasselblad. Nie bez powodu są umieszczone te dwie postacie, ponieważ one również są patronkami Europy. U podstaw ołtarza z kolei umieszczone są figury wykonane z brązu, przedstawiające papieża świętego Jana Pawła II i prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego. Cała konstrukcja jest przyozdobiona bursztynem prześwitującym, bursztynem pełnym, a także różnymi metalami, m.in. właśnie stalą szlachetną, mosiądzem czy brązem, a nad całością góruje orzeł, który jest również wykonany z białego bursztynu. Ołtarz, wyraz wdzięczności za dar wolności, niepodległości, a także za pontyfikat Jana Pawła II. Dziś w Gdańsku był nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Bardzo dziękuję za te relacje. Polskie Radio 24. Północ, południe. A teraz zagranica. Dywersyfikacja dostaw paliwa do Polski i udział Amerykanów w inicjatywie Trójmorza. Minister spraw zagranicznych spotyka się w Stanach Zjednoczonych z przedstawicielami amerykańskiego potentata energetycznego ExxonMobil. Warszawa chce dalszego uniezależnienia od dostaw surowców energetycznych z Rosji, a Exxon należy do najpotężniejszych graczy na rynku energii. To jest instytucja, to jest firma, która ma wielką historię rozwoju na świecie, która gwarantuje zarówno odpowiednie dostawy, wiarygodność tych dostaw, jak i cenę oczywiście, która może być dla nas satysfakcjonująca. To właśnie od Exxon Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo kupiło pierwszą koncesję zagraniczną. Piotr Woźniak, prezes PGNiG-u, wyjaśniał, że Polska jest zainteresowana dostępem do złóż gazu na Morzu Północnym, które znajdują się w dyspozycji Exxon. Więcej będziemy mieli własnego gazu na Morzu Północnym, tym lepsze będą warunki dostaw do nas, do Polski i tym lepsza nasza pozycja konkurencyjna jako firmy, zarówno na rynku wewnętrznym, jak i oczywiście na eksport, bo przypomnę, że od zeszłego roku zaczęliśmy eksportować na prawdziwą skalę gaz, to akurat jest na Ukrainę i znakomicie ten biznes się rozwija. W planach wizyty jest także spotkanie z Cheniere, która eksportuje do Polski skroplony gaz LNG i wizyta w terminalu portowym Sabin Pass, z którego w czerwcu tego roku przeprowadzono pierwszą dostawę tego surowca do Świnoujścia. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski oficjalnie otworzy 5. konsulat RP w Stanach Zjednoczonych. Nowa polska placówka dyplomatyczna będzie działać w Houston w stanie Texas. Ma służyć 500 tysiącom Polaków i Amerykanów polskiego pochodzenia, którzy mieszkają na południu USA. A w Houston jest korespondent Polskiego Radia Marek Wałkuski. Polski konsulat w Houston działa na razie w tymczasowej siedzibie. Oddanie do użytku docelowego biura opóźniło się z powodu huraganu Harvey, który kilka miesięcy temu dokonał poważnych zniszczeń w Teksasie. W tej chwili remontujemy czy modernizujemy miejsce, do którego konsulat zostanie przeniesiony. Dzisiaj działa w zasadzie prowizorycznie, ale już funkcjonuje. Zapewnia minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Szef polskiej dyplomacji podkreśla, że nowa placówka będzie się zajmować nie tylko sprawami administracyjnymi, ale także współpracą gospodarczą z Teksasem i promocją naszego kraju. Szef polskiej dyplomacji spotkał się wczoraj z burmistrzem Houston Sylwestrem Turnerem, który cieszył się z otwarcia w jego mieście konsulatu generalnego RP. Fakt otwarcia przez Polskę konsulatu w Houston jest wspaniałą wiadomością. Mamy 93 konsulaty w naszym mieście. Ten będzie 94. Burmistrz Turner określił Houston mianem energetycznej stolicy świata i wyraził przekonanie, że obecność polskiej placówki dyplomatycznej w jego mieście przyczyni się do rozwoju stosunków gospodarczych pomiędzy oboma krajami. Z Houston Marek Wałkuski, Polskie Radio. Austriacy będą mieli nowy rząd. Dziś zakończono 2-miesięczne rządowe negocjacje koalicyjne.
Austriacki rząd utworzy zwycięzca październikowych wyborów, Austriacka Partia Ludowa i konserwatywna prawicowa Austriacka Partia Wolności. Na czele stanie przewodniczący ludowców 31-letni Sebastian Kurz, który tym samym zostanie najmłodszym szefem rządu na świecie. Do rządu wejść ma w sumie 9 przedstawicieli jego partii, a także 7 koalicyjnych konserwatystów. Ich przewodniczący Heinz Christian Strache będzie pełnić funkcję wicekanclerza oraz odpowiadać za sport i administrację. Zgodnie z tradycją i protokołem przyszły kanclerz oficjalnie poinformował dziś o składzie swojego rządu prezydenta Austrii Aleksandra van der Bellena i członków obu partii koalicyjnych. Liderzy Austriackiej Partii Ludowej i Austriackiej Partii Wolności oświadczyli, że nowy austriacki rząd będzie proeuropejski. Zapewnili także, że Austria nadal będzie popierać sankcje wobec Rosji. Podczas wspólnej konferencji na wiedeńskim Kalembergu Sebastian Kurz oraz Heinz Christian Strache przedstawili główne założenia swojego wspólnego programu. Według przyszłego kanclerza Austria powinna być krajem różnorodności. Jednocześnie podkreślił, powinna zachowywać obowiązujące wszystkich podstawowe wartości. Sebastian Kurz zapewnił, że pod jego wodzą będzie działał stabilny system socjalny. Do najważniejszych punktów programu swojego przyszłego rządu zaliczył reformę minimalnych świadczeń pracowniczych oraz uelastycznienie czasu pracy. Kolejne priorytety to zwiększenie bezpieczeństwa oraz walka z nielegalną migracją. Z kolei szef konserwatystów opowiedział się za rozbudową demokracji bezpośredniej. Jednocześnie Heinz Christian Strache wykluczył głosowanie nad wystąpieniem Austrii z Unii Europejskiej. Obaj politycy zapewnili, że nowy austriacki rząd będzie jednoznacznie proeuropejski. Potwierdzili również, że Austria w dalszym ciągu będzie popierać sankcje wobec Rosji. Nowy austriacki rząd ma zostać zaprzysiężony w najbliższy poniedziałek. Z Wiednia dla Polskiego Radia Adam Czartoryski. Nie boi się ani ortografii, ani interpunkcji. Dziennikarka Kuriera Wileńskiego Anna Pieszko zwyciężyła w polskim dyktancie dla dorosłych w Wilnie. Imprezę przygotował Związek Polaków na Litwie oraz Centrum Języka Polskiego i Literatury Polskiej na Wileńskim Uniwersytecie Pedagogicznym, a nagrody dla najlepszych ufundował Senat RP. Polskie dyktando dla dorosłych odbyło się na Litewskim Uniwersytecie Pedagogicznym w Wilnie. Ponad 20 uczestników musiało poradzić sobie z tekstem zatytułowanym Rozterki singla, który został przygotowany przez tamtejsze Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej. Tekst, na który złożyło się około 400 wyrazów, opowiadał o perypetiach życia kawalerskiego młodego mężczyzny o imieniu Eugeniusz. Alina Wysocka, laureatka trzeciego miejsca w konkursie, powiedziała Polskiemu Radiu, że na dyktando przyszła z ciekawości. Nic o tym nie wiedziała mama, mi zaproponowała, słyszała w wiadomościach. Tegoroczna mistrzyni polskiej ortografii na Litwie przyznała w rozmowie z Polskim Radiem, że podczas przygotowań do dyktanda zrozumiała, iż język polski kryje wiele niespodzianek. Im głębiej się wgłębiałam w te wszystkie zawiłości ortograficzne i interpunkcyjne, tym bardziej dochodziłam do wniosku, że jednak nic nie umiem. Zwyciężczyni otrzymała 1000 euro nagrody. Z Wilna dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. Kobiety w Arabii Saudyjskiej będą mogły jeździć na motocyklach i prowadzić ciężarówki. To kolejne uprawnienia, które otrzymują. Wcześniej królestwo zniosło zakaz prowadzenia przez kobiety samochodów osobowych. Historyczna decyzja o tym, że Saudyjki będą mogły zostać kierowcami, została wprowadzona we wrześniu i wzbudziła entuzjazm kobiet. Saudyjka Dima Al-Amundi mówiła wtedy Polskiemu Radiu, że samo ograniczenie zakazu nie oznacza równouprawnienia. Obawiała się, że samochód będzie można prowadzić tylko pod opieką mężczyzny. Saudyjski Główny Urząd Ruchu zapewnił jednak, że zasady obowiązujące na drogach kobiety i mężczyzn będą takie same. Nie będzie też specjalnych tablic rejestracyjnych dla pań. Jednak te, które spowodują wypadek, będą odpowiadać przed służbami, w których będą zatrudniane tylko kobiety. Saudyjki będą mogły prowadzić pojazdy od połowy przyszłego roku. Arabia Saudyjska była jedynym krajem na świecie, w którym kobiety nie mogły prowadzić samochodów. Nadal funkcjonuje tam prawo, według którego zgoda ojca, brata czy męża jest potrzebna, by kobieta mogła podróżować, studiować albo pójść do pracy. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. Polskie Radio 24. Północ, południe. W Gdyni pochowano komandorów zamordowanych przez komunistów. W uroczystości wzięły udział rodziny oficerów, prezydent Andrzej Duda, przedstawiciele rządu i wojska. Stanisława Mieszkowskiego, Jerzego Staniewicza oraz Zbigniewa Przybyszewskiego 21 lipca 1952 roku na karę śmierci skazał Najwyższy Sąd Wojskowy na podstawie sfingowanych zarzutów. Oskarżono ich o spisek w Wojsku Polskim. Wyroki wykonano 12 i 16 grudnia 1952 roku w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie, a ich ciała pogrzebano w bezimiennych mogiłach. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęła msza w intencji oficerów, po której trumny z ich szczątkami w asyście wojskowej zostały przewiezione na lawetach armatnich na cmentarz. Tam prezydent Andrzej Duda przypominał: po ponad 6 dekadach, odkąd zostali w zdradziecki sposób zamordowani, mają swój pogrzeb. Możemy pożegnać ich dzisiaj z honorami, należnymi im jako bohaterom Rzeczypospolitej.
a bratanek awansowanego pośmiertnie na stopień kontradmirała Jerzego Staniewicza, Maciej Staniewicz, mówił: patrzę na to jak pewnego rodzaju oddanie hołdu tym ludziom, którzy zostali zamordowani w tył głowy, jak w Katyniu, pogrzebani pod chodnikiem, cementem zalani. Hołd oficerom oddali też mieszkańcy Gdyni. Dla ich zasługi, dla obrony wybrzeża, chwała bohaterom. Jest to sprawiedliwość po latach. Osoby, których pozbawiano dobrego imienia, honoru, w tej chwili jest to przywracane. Szczątki oficerów z honorami wojskowymi złożono w kwaterze pamięci na cmentarzu Marynarki Wojennej w Gdyni Oksywiu. Z Gdyni Witold Banach, Polskie Radio. Duża awaria sieci wodociągowej w Katowicach. Wody może nie mieć nawet kilka tysięcy osób. Problemy dotyczą części Śródmieścia, wyjaśnia Agnieszka Jaszkaniec, rzecznik prasowy katowickich wodociągów. W obszarze Mięsko-Hanowskiego, a ulicą Graniczną i od góry ograniczoną autostradą A4, a od dołu torami kolejowymi. I w tym obszarze mogą występować czasowe spadki ciśnienia wody, mogą występować też braki wody. Na chwilę obecną wiemy, że gdzieś jest dosyć duża awaria sieci wodociągowej, natomiast musimy ustalić dokładną lokalizację. No i w momencie, kiedy będziemy mieli bliższe informacje, to wtedy będziemy mogli je również podać. Nie wiadomo, jak długo mogą potrwać prace związane z lokalizacją awarii i jej usunięciem. 19 osób zasiądzie na ławie oskarżonych za produkcję i wprowadzanie przez 3 lata do obrotu szkodliwych dla życia i zdrowia substancji. Oskarżeni mają od 23 do 40 lat i wszyscy są mieszkańcami Wrocławia, a narkotyki, które wytwarzali, to niemal zabójcza mieszanka chemiczna. Dla potrzeb handlowych środek nazwano pochłaniaczem wilgoci, mówi prokurator Robert Tomankiewicz. Oddziaływanie tego środka jest zbliżone do oddziaływania kokainy i ekstazy. Natomiast środki te powodują też skutki uboczne, czyli zaburzenia układu sercowo-naczyniowego, układu nerwowego, zaburzenia psychiczne, w tym nawet ostre psychozy. Zarzuty usłyszeli także ci, którzy sprzedawali substancje we Wrocławiu w kilku punktach z tak zwanymi dopalaczami. W 3 lata grupa wprowadziła na rynek ponad 225 tysięcy opakowań narkotyku o łącznej wartości prawie 7 milionów złotych. Polskie Radio 24. Północ, południe. Mimo niesprzyjającej aury spotkali się tysiące młodych ludzi. Spotkało się dziś na Lednicy, by podzielić się opłatkiem. Oprócz składania świątecznych życzeń nie mogło zabraknąć mszy świętej i koncertu kolęd. A wszystko w myśl hasła przyszłorocznej Lednicy. Jestem, mówi informacyjnej agencji radiowej Milena Szymczak ze wspólnoty Lednica 2000. Opłatek lednicki to tak naprawdę jedna z niewielu okazji w ciągu roku, kiedy wspólnota lednicka spotyka się tylko po to, żeby pobyć razem, żeby porozmawiać, podzielić się opłatkiem, a nie po to, żeby pracować. Przyjeżdżają wtedy wszyscy, cała wspólnota lednicka, osoby, które kiedyś były zaangażowane w tworzenie spotkań, osoby, które teraz na co dzień tworzą spotkanie. No i po prostu jesteśmy dla siebie, tak jak mówi hasło spotkania, jestem. Chcemy być dla siebie, ale też dla innych. Spotkania młodych zainicjował dominikanin ojciec Jan Góra. On też wpadł na pomysł, by gromadzić się z lednicką młodzieżą na opłatku. 21 grudnia minął 2 lata od śmierci zakonnika. Tego dnia ponownie młodzi ludzie zbiorą się na Lednicy. Tym razem, by podziękować za to wszystko, co dostali od ojca Jana. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Od głównej partii opozycyjnej należałoby oczekiwać sformułowania kontrpropozycji programowej wobec działań Prawa i Sprawiedliwości, powiedział na antenie Polskiego Radia 24 dr Piotr Zakrzewski, politolog z UKSW. Odniósł się w ten sposób do dzisiejszej Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej i oczekiwań jej zwolenników na nowe zapowiedzi dotyczące planów działania partii w najbliższym czasie. Z gościem rozmawiała Małgorzata Łopińska. Słuchałam bardzo uważnie wystąpienia szefa Platformy, Grzegorza Schetyny. Szukałam w tym wystąpieniu tego, na co chyba zwolennicy, ale też przeciwnicy Platformy Obywatelskiej czekają, to znaczy na jakąś prezentację założeń programowych. I to, co usłyszałam, ja zacytuję taki króciutki fragment z tego wystąpienia. Wygramy wspólnie wybory, a potem wspólnie załamanie konstytucji, załamanie prawa, zaczerpanie za to osobistych zysków, ich ukażemy. To oczywiście wspólnie było adresowane do Nowoczesnej, czyli pojawiło się takie nawoływanie do zjednoczenia się opozycji. Jak pan skomentowałby jako politolog taką koncepcję programu? No, jest ona, powiedzmy sobie, dosyć interesująca i stała.
bym powiedział, w ostatnim okresie, ale pytanie, na ile jest skuteczna? Moim zdaniem nie do końca, z tego względu, że no raczej od głównej partii opozycyjnej należałoby oczekiwać właśnie sformułowania kontrpropozycji programowej względem działań Prawa i Sprawiedliwości i rządu, a taka propozycja już od dłuższego czasu się nie pojawia. Pojawia się zatem w zamian za to strategia, na którą pani redaktor zwróciła uwagę, cytując wypowiedź Grzegorza Schetyny, która najkrócej rzecz ujmując polega na tym: straszmy dalej społeczeństwo Prawem i Sprawiedliwością oraz straszmy Prawo i Sprawiedliwość ewentualną odpowiedzialnością, kiedy przejmiemy władzę. To oczywiście opozycji wolno i to jest jej podstawowa funkcja, aby rządzących krytykować, natomiast myślę, że zwłaszcza wobec silnej pozycji w sondażach, popularności, jaką w tej chwili cieszy się Prawo i Sprawiedliwość, ta krytyka jest niewystarczającą strategią. Trzeba by było coś zaproponować. Te propozycje nie padają. No, jakby sam pan wywołał temat tych sondaży, ja chciałabym przypomnieć, że no mniej więcej rok temu, kiedy w Sejmie rozgrywały się te zdarzenia nazwane takim nieudanym puczem, kiedy to też było wzywanie do oporu. I właściwie program i brzmienie tego przekazu do społeczeństwa było no, bardzo podobne. Platforma miała blisko 30% poparcie. Dzisiaj, jeśli przyjrzeć się tym najnowszym sondażom, to poparcie jest mniej więcej na poziomie 15-17%. No to jednak sondaże oczywiście nie przesądzają o niczym, natomiast no powinny chyba również dla Grzegorza Schetyny i jego najbliższych współpracowników stanowić jakiś, może nie punkt odniesienia, ale powód do refleksji. Powód do refleksji, jakiś wyznacznik dalszych działań zdecydowanie. Ja absolutnie nie jestem zwolennikiem demokracji sondażowej i w wielu swoich wypowiedziach podkreślam to, że nie należy formułować zwłaszcza dalekosiężnej strategii politycznej pod wpływem jednego sondażu. Natomiast sondaże dają jedną cenną rzecz, to znaczy na podstawie kilku z nich przeprowadzonych na przestrzeni powiedzmy sobie kilkunastu miesięcy można zaobserwować pewną tendencję. No i tej tendencji wyraźnie zwyżkowej Prawa i Sprawiedliwości nie da się zaprzeczyć. Nie oznacza to, gdyby wybory się odbyły dzisiaj, że rzeczywiście PiS zdobyłby aż tak miażdżącą większość. Natomiast tendencja jest jednoznaczna. Opozycja, ugrupowania opozycyjne tracą swoją, tracą dotychczasową popularność. Dotychczasowe wyniki są właśnie, no idą zdecydowanie w dół. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość umacnia swoją pozycję i co tym bardziej powinno zmotywować polityków głównych partii opozycyjnych do podjęcia konkretnych działań. Tylko moim zdaniem tutaj, pani redaktor, problemem jest to, co obserwujemy już właściwie od początku tej kadencji, a mianowicie podział w łonie opozycji. Z jednej strony dzisiaj podczas swojego wystąpienia Grzegorz Schetyna zachęca do tego, by partie opozycji działały wspólnie. No wręcz rzucam taką bardzo konkretną propozycję do Nowoczesnej o stworzenie wspólnego prezydium w parlamencie, w klubów parlamentarnych Platformy i Nowoczesnej. Dokładnie tak, tylko zwrócę uwagę, że co innego Grzegorz Schetyna czy kierownicą Platformy Obywatelskiej deklarują, a co innego później robią. To trochę sytuacja ta przypomina właśnie moim zdaniem kierowcę, który pędzi przez miasto z prędkością ponad 200 na godzinę i jednocześnie gorąco i usilnie apeluje o ostrożną jazdę do innych kierowców. Mieliśmy test, jeśli chodzi o ten wniosek, w trybie konstruktywnym oczywiście, o wyrażenie wotum nieufności rządowi. Proszę zobaczyć, że najpierw Grzegorz Schetyna bardzo chciał i takie były jego wstępne deklaracje, by kandydat, bo wniosek właśnie w tym, przypomnijmy, w trybie konstruktywnym polega na tym, że chcąc odwołać rząd, jednocześnie należy wskazać wspólnego kandydata, wspólnego, no bo taki ma największe szanse zwycięstwa, ewentualnego oczywiście,
Wspólnego kandydata na premiera. Na premiera, oczywiście. No i to jest clue tego mechanizmu, który z jednej strony oczywiście zabezpiecza większość rządzącą przed destabilizacją, co zabezpiecza w ogóle system konstytucyjny, system polityczny przed odwołaniem takim często właśnie nieodpowiedzialnym przez opozycję. No bo tu właśnie pojawia się ten aspekt pozytywny, konieczność wyłonienia kandydata na premiera. No i po tych deklaracjach Grzegorza Schetyny nagle okazuje się, że Platforma podejmuje sama decyzję i Grzegorz Schetyna sam ogłasza się kandydatem na tego premiera bez konsultacji z Nowoczesną, bez konsultacji z pozostałymi ugrupowaniami w Sejmie. No i w ten sam sposób zadziałał w przypadku kandydata na prezydenta Warszawy, pana Trzaskowskiego. To jest dokładnie ten sam mechanizm, czyli z jednej strony właśnie jest ta sfera deklaracji i zachęt pod adresem Nowoczesnej głównie, prawda? Idźmy razem, tutaj ustalajmy coś wspólnie, natomiast jak przychodzi już do konkretnych decyzji, to oczywiście podejmowane są one samodzielnie bez konsultacji. Oczywiście koniec końców musi to odbyć na sytuacji, musi to